Siemanderko, to jest Ziggy, witam was w latających autach. Dusty! Tańczę cały czas, lecę jak samolot! Z jakiego powodu ta gra ma tyle FPS-ów, że praktycznie ich nie ma? Zadanie wykonane. Fleissenhauer, zgłasza się echo. Plus jeden. Plus jeden. Słyszę cię, echo. Kogo masz na skrzydle? Tu brawo. Jesteśmy gotowi do lądowania. Przyjąłem, brawo. Schodzisz tuż za echo. Witamy z powrotem. Cudowna grafika, po prostu jakościowa jak sam film samoloty. Kapitan Volant? Pańska obecność to zaszczyt, ale czy nie powinien pan przygotowywać Dusty'ego do kolejnej edycji wyścigu lot wokół globu? Wybacz, brawo, ale moja wizyta jest objęta tajemnicą. A jak tam wasz lot? Tak naprawdę? Obaj marzymy o czymś poważniejszym. O czymś bardziej doniosłym. Na naszą chwałę. Chwała to nie wszystko. Nawet najprostsze zadanie może kiedyś okazać się dla kogoś bardzo ważne. Bez zespołu żaden samolot za wysoko nie zaleci. Oczywiście, ma pan rację. Tak mówią wszystkie gwiazdy wyścigów. Słyszałem, że lubicie się ścigać. Dlatego mam dla was kilka prezentów. Znajdziecie w nich historię uczestników zawodów. Niesamowite, już to ma więcej fabuły niż ostatnia gra z aut, którą graliśmy. Pewnego razu Dusty wrócił z urlopu i okazało się, że cały zardzewiał. Chętnie o tym nie. Pozu. Się zachlał, chłop. Kapitanie, jestem gotowy, możemy... O mój w lewo. Świetnie, w prawo. Oby tak dalej. Ty to Dusty jesteś zwinny jak jaszczurka, czy jakoś tak. Czas na coś trudniejszego. Czas, żebyś nieco rozruszał tą rubinę. Kieruj się w stronę znacznika. Przyjąłem, kapitanie. Siema, siema. Jakiego znacznika? Zaznaczyłem ci pewne miejsce na mapie. Włącz GPS, to je zobaczysz. Jestem Kozak, jestem Dusty, jestem syn burzy. Mam go! Cię zahamował? A, tak się hamuje. Pierścień przyspieszenia. Zaliczałaj z głowy! Czy będziemy robić z tego serię? Nie planuję. No chyba, że wam się jakoś to bardzo spodoba. No to kto wie, kto wie. Ale nie planuję. Dobre oko. Gdzieś tam jest ukryty aparat fotograficzny. Odszukaj go jak najszybciej i skieruj się do kolejnego punktu kontrolnego. Jej! Mam go! Musisz zrobić kilka zdjęć. Pewno wiesz, taki U2 może sobie pstrykać fotki z wysokości 70 tysięcy stóp, ale ty ze swoim aparatem będziesz musiał podlecieć znacznie bliżej. Będę obserwował, jak ci idzie. Dusty popylacz. Syn burzy. O. Wciśnij, aha, no. Aha, czyli to był ten przycisk, okej. Wszystko pod kontrolą, mordo. Opsa. No i patrzcie, tutaj jest burza. To jest moja mama, generalnie, bo jestem syn burzy. Dusty, popylacz. A to jest burza. Ciekawe, gdzie chmurka obok. Dobra, nieważne, głupi żart. Przygotowałem lotne punkty. Możesz się zbierać, zaliczając cele podczas wyścigu. Przeleć przez cel z dużym przyspieszeniem, aby go rozbić i zgarnąć ukryte w środku lotne punkty. Musisz lotne punkty. Lotny punkt. Doskonała robota. Zadanie wykonane. Ale robię bączki. Co to jest? Na twoich skrzydłach. No. Dotyje przerobiła, żeby ułatwić ci dotarcie do kolejnego celu. Jeśli miga światełko na twoim lewym skrzydle, udaj się w lewo, aby znaleźć cel misji. Jeśli miga światełko na twoim prawym skrzydle, udaj się w prawo, aby znaleźć cel misji. Jasna sprawa. Nieźle się spisałeś podczas ostatniej misji, Dusty. Pora na małe tajne szkolenie klucza zwycięstwa w zakresie walki myśliwskiej. Bierz działko pierścieniowo-wirowe. Jasne. Działko pierścieniowo-wirowe. Co? Pierścieniowo-wirowe. Chciałem się dowiedzieć, co to, czemu przerwałeś? Trzymaj kurs, wyceluj i ognia. No. Tak jest. Okej, widzę, że trzeba w lewo. Tak, trochę w prawo jednak. Dobrze, jadę, lecę, znaczy się, Ziggy. Musisz się odzwyczaić. Oj, przepraszam, musisz się odzwyczaić. O, tutaj jesteś, siema stary. Hopsa, tak jest. Tak jest. Dusty wyścigi ma w przewodzie paliwowym. Nawet jeśli nie jest w najwyższej formie, to lot i tak sprawia mu frajdę. Pora sprawdzić zręczność. Przeleć przez wszystkie oznaczone bramki startowe. Dobra. Ja wiesz, syn burzy. To co już mówiłem. W sumie Dusty powinien być bardziej synem burzy, bo ma bliżej do burzy, jak jest burza, nie? Niż zygzak na przykład. Patrz, jak ja to przytrzymuję, to on jedzie szybciej po prostu. Leci szybciej, Ziggy, leci. To ma sens, ja myślałem, że cały czas muszę klikać, żeby on dostał turbo. Wiem, że nie ma gdzie wylądować, ale musimy sprawdzić, czy twoje stery wciąż działają prawidłowo. Przeleć przez pierścienie, udawaj, że to prawdziwe lądowanie. Okej. Im pierścieni zaliczysz, tym bardziej wyrównasz lot i tym lepsze będziesz miał lądowanie. Co? Podchodzenie do lądowania. No, hopsa, hopsa, sa, fuck. Dusty!
Ej, te cutscenki są strasznie w ogóle zlagowane, nie wiem o co chodzi. A gra jest dobra. Wracaj do domu. Musimy się przygotować do kolejnego lotu. Dusty Bubylacz. Mamy Dustiego. Mamy Chupacabre i mamy Shiny i mamy Bulldoga. Nie no, bierzemy Dustiego, co ty? Nie ma co. Kłopoty w lotnej wulce. Na wieść o zniszczeniach w lotnej wulce Dusty wraca do domu, by sprowadzić wszystko na właściwe tory. A może na właściwe loty. A jeśli sobie coś obecnie popijacie, to życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie. Jeśli dzisiaj jeszcze nie napiliście wody, to zachęcam do pójścia i napicie się wody. A jeśli ten film dostał wasz film do jedzenia, to dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt i życzę smacznego. Takie zniszczenia są, że się przycina cutscenka, nie? Miasteczko Dustiego jest dotknięte suszą. To lotna wulka? Niestety tak jest. Pojawił się tu pewien łobuz, który zatamował rzekę. Bobry, to na pewno były bobry. Upraw. I cała okolica zaczęła wysychać. Więc chciałem sprawdzić, co słychać u naszego byłego opryskiwacza pól. Nic się nie martwcie, przyjaciele! Naprawię to wszystko! Przecież się stanie, jak tak uderza. Nic się nie stało, głupio. Wygląda na to, że muszę rozbić te tamy. Ale odszukaj pług. Założę pług. Mamy założony pług. Teraz mogę staranować tamy. Dobra, czyli mamy dzisiaj odcinek Dusty kontra bobry. Ojojojoj. Wszystko by się udało, gdyby nie te przeklęte bobry. Opsa. Strasznie słabe tamy. Bobry się nie postarały. No i gratulacje, Dusty. Teraz z twojego powodu będzie powódź. Rzeka znów płynie, ale pola są w fatalnym stanie. To znaczy, że czas na gumnochron. Suchnie ohydnie. Gumnochron. Robimy to, widzowie. Mister pełen tradycyjnego, konkretnego gumnochronu. Fuj. To świństwo może i ma cudowny wpływ na zasiewy, ale będę nim cuchnął przez tydzień. Teraz mogę już opryskać pola. Jak za nisko i powoli. Denerwuje mnie to, że te dialogi się ucinają. No. A, to w taki sposób. Fajny taki farming simulator trochę. Nigdy nie grałem farming simulator. No i proszę. O, widz, teraz tam na górze, tam. Dobrze sobie radzę. A tak, przecież miałem opryskiwać pola. Lepiej wróć. No co robię? Dusty, pijany jesteś? Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że ta gra jest ciekawsza niż film samoloty. Ale może lepiej nie. O, punkty. Nice. Już powoli zaczynam ogarnąć, widzowie. Powoli zaczynam ogarnąć, to prawda. Stodoły wyglądają na nieco zaniedbane, kapitanie. Może je odmaluję, skoro i tak tu jestem. Do pomalowania tych stodół użyj pistoletu lakierniczego. Użyj pistoletu lakierniczego. O, lecy! Ale przydupiłem, ja pierdzielę. Siema. Lecy pomalować miasto na niebiesko. Czemu na niebiesko akurat? Jest tyle fajniejszych kolorów. Na niebiesko jeszcze stodoły, przecież to nie ma sensu. Trzeba pomalować jeszcze kilka budynków. Ładnie! Śmieszne, bo Dusty się zachowuje trochę jak helikopter, jak ja tak zwalniam. Nie no, popatrzcie. Helikopter. Mam go! Siema, zrobione. Opryskiwanie upraw i malowanie stodół to może nie jakieś bardzo ważne zadania, ale właśnie potrzeba pomagania innym czyni z Dustiego prawdziwego mistrza. To mówisz, Echo? Że następnym razem my się weźmiemy za opryskiwanie? Nie, myślę, że latamy trochę za szybko na opryskiwanie upraw. Aha, obrażasz mnie? Brązowy medal. Mógłbym powtórzyć, bo mi się to trochę nie podoba, bo ja nie wiedziałem, że to są jakieś medale. Żółtodziób, twoja. Nie chcę rozpoczynać ponownie. Dobra, jeśli będziecie chcieli bardzo, żeby to robić, no to sobie powtórzymy, jeśli będzie taka możliwość. Tak, będzie można to powtórzyć, to miło. Bohater Himalajów, Dusty Pupila. 3800, dokładnie, 3800, żeby mieć diamentowy medal. Zgłoś się, mamy trudną sytuację w osadzie. Jej centrum jest całkowicie nieprzejezdne. Przyjąłem, kapitanie. Musisz działać szybko, mieszkańcy marzną. Tak, w Himalajach marzą, no niesamowite. Co byś się spodziewał? Dobra, pytanie dnia. Gdzie się zbiera punkty? Czy jak na przykład wlecę w to? Tak, tutaj są punkty. Ziggy, ty to jesteś jednak wariat. No genialne. Weźmy sobie odśnieżarkę, I guess. Pora poodśnieżać. Przyspiesz, by zniszczyć zaspy śnieżne. Jasne. Może i niższe wasze dobrodziejstwo kulturowe. Ale przynajmniej punkty zbieram, więc mi się wydaje, że raczej fair deal. Fantastycznie. Fantastycznie. Dobra, to było lodowate. Ja pierdzielę. Potraktuję te zaspy z pełnym przyspieszeniem. O, co to? Coś ciekawego znalazłem. Nie wiem co to, ale zbieram. Musimy mieć, widzowie, tutaj złotko. Sam diament, cokolwiek, nie wiem co jest najwyższe, ale chyba diament, z tego co zrozumiałem. Please my fucking chill baby. Oj, to się nie rozwala. Nie no, ale ogólnie fajnie, że Dusty wlatuje w skały i nic mu się nie dzieje. Jakby całkiem przydatna rzecz. Gdyby każdy samolot miał taką funkcję, to było fajnie. Ta zaspa jest już historią. Widzieliście to, widzieliście to? Mówcie mi król samolotów na polskim zupie. A tego już nie zbierałem? No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Coś chyba w takim razie nie zaliczyło. 9-11.
Siema. O nie, wszystkie paleniska zgasły. Lepiej znajdę wyrzutnię flar i na nowo je rozpalę. Wyrzutnia flar. Ja powinien dostawać punkty za bycie kozakiem po prostu. Teraz muszę rozpalić ogniska. Konar musi zapłonąć. Opsa. Au. Opsa, au. Muszą uwielbiać ten ciepły i rozgrzewający blask. Pewnie tak. Co ty wiedziesz? Ale teraz paleniska za pomocą flary i wracamy. A, punkty. To pozwoli mi... Kilku nieszczęśników zagubiło się w śniegu. Lepiej ich odszukaj, a następnie za pomocą flary wskaż to miejsce służbom ratowniczym. Przyjąłem kapitan. Dobra. A, pokazują te lampeczki. Dobra, dobra. Szczęście, że byłeś w pobliżu. Dzięki, Dusty. Spoko, Maroko, ale tam jeszcze ktoś był chyba. Dzięki, chłopie. Mam już dość tego śniegu i lodu. Ale chłop jest na furany, ja pierdolę. No tam są, już widzę ich nawet. Nie ma czasu do strac... Siema. Wszyscy zostali odnalezieni i uratowani. Ty to, Dusty, jesteś kozak. Diamentowy mamy, bo jesteśmy nawet na diamentowo teraz zaznaczeni. Spoko, to dobrze wiedzieć. Cieszę się, że mogłem pomóc, ale następnym razem wolałbym jakąś akcję ratowniczą w tropikach. Zobaczę, co się da zrobić. Złoty medal. A nawet platynowy, przepraszam, to jest platyna. Siemano, jesteśmy już amatorami. Zemsta Ripslingera. Ripslinger zaskoczył Dustiego, ale w Dubaju organizowane są zawody, podczas których będzie można wyrównać rachunki. Lecimy. Mam nadzieję, że jak ja zrobię tą mapę i następną, to już nie będzie koniec gry, bo to by było trochę głupie. A zobaczymy. A teraz, kapitanie. Wyski tu Dubaj. Sponsorów z powodu Ripslingera. Był Dubaj w samolotach? Na samolotach oglądałem taki raz. Z Dustym w wyścigu lot wokół globu, Ripslinger myśli wyłącznie o rewanżu. To jest jakiś wyścig po prostu, czyli minuta 40. O, siemasz, Ripslinger, fajnie cię widzieć. Okej. Okay. Szykowałem się właśnie do przelotu treningowego. Zapomnij o przelocie treningowym, wsioku. Zmierzmy się. Dobra. Toż to jest stary Hany Montany, no niesamowite. Ha, debil. O Boże, ale mnie to uratowało teraz, nie? Au, au. Czy to jest Chupacabra? Was coś boli chyba. Daj sobie spokój, Rip. Tym razem też nie wygrasz. Żartujesz? Jak to niezaliczona? Co znaczy niezaliczona? No i co z tego, że niezaliczona? No dalej, snopowiązałko. Pokaż, na co ci stać. Snopowiązałko? Co ty do mnie mówisz, człowieku, w ogóle? Ja go teraz dogonię w ogóle? Nikogo nie dogonię. No i jeszcze, no gratuluję, Dusty. Coś ty zrobił. Jeszcze raz. No pospryt. Daj sobie spokój, Rip. Tym razem też nie wygrasz. Ja się zaczynam... obawiać. Ale ja nie wiem, jak ja mam te wiatraki niby ominąć, to jest bez sensu. Przynajmniej wszystkie punkty kontrolne tym razem zaliczę, prawda? Ja, ale jeśli będę miał poniżej minuty 40, no to z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Mam poniżej minuty 40, żeby mieć tam najwyższy medal. No przegrałem, no ale nie potrzebuję chyba wygrać, nie? Mamy ten, platynę. Uczeń, idziemy dalej w takim razie. Dusty na własnej skórze sprawdza siłę potężnego tornada. 3550, okej. Okay. Na tym zdjęciu widać potężne chmury, kapitanie. Z takich zazwyczaj powstają tornada. Aż dobre oko, brawo. Brawo. Schronienia, gdy usłyszał przez radio prośbę o pomoc. Słyszałem, że okolice lotnej wulki. O nie. Nawiedzają niewielkie trąby powietrzne. To traktor. Takie rzeczy się zdarzają, ale tym razem była to prawdziwa anomalia pogodowa. O nie. Widzowie, a jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę, wbicie na Instagrama Zignazex oraz na Twitcha Zignazex i napiszcie w komentarzach, jak to się nazywało, ten gównochron, jak to się nazywało, gumnochron, czy jakoś tak. Siema. Da race. Chodź tu. Dobra robota, Dusty. Zapomniałem zamknąć drzwi do stodoły i wszystkie ciągniki wydostały się na zewnątrz. No to gratuluję, ale ja obecnie zajęty jestem. Ha! Punkt ciochy. Yo, traktor. Teraz zabierz tę piękną maszynę w bezpieczne miejsce. Czyli gdzie? A, tu. Czekajcie, potrzebujemy... O! Potrzebujemy punktów. Punkty. To też są punkty. Punkty, punkty. Jak McQueen. Tornado. Ale punkt ciochu będziemy mieli. Trzeba się postarać, bo jak na razie mamy brąz. O, patrzcie, mamy tutaj też. Ostrzegam, że ten akurat może być bardzo niespokojny w powietrzu. Rozumiesz, że ciągniki nie są przyzwyczajone do szybowania pośród chmur. Nie wydaje się, jakby był jakoś specjalnie spokojny, więc średnio się obawiałem, wiesz? A, fuck. Ale powinno być jakieś ograniczenie tego uderzania, bo to jest też dziwne, że Dusty sobie leci się wpierdziela na pełnej pecie w skałę i jest git. Doskonała robota. Betty, jesteś bezpieczna. Spójrz, Pete, pogoda ciągle się pogarsza. Sądzę, że całe miasto może być zagrożone. Poczekaj, Dusty. Może przyda ci się mój nowy wynalazek. Leć na lotnisko i odszukaj neutralizator tornad. Że co? Co? Neutralizator tornad! To przenośny laser, który podgrzewa chłodny prąd wilgotnego powietrza napędzający tornado, redukując poziom ciśnienia atmosferycznego i zakłócając cykliczny ruch powietrza. Pete?
Jesteś rolnikiem? Trzeba mieć w życiu jakieś hobby na tej. Dobra, teraz muszę po prostu wystrzelić z tego czegoś w kierunku tornada. No wystrzeliłem, no i co? I gówno. Nie pomogło. O, czekajcie, ja pozbieram punkty, bo... Ej, no! Ładnie! Siano, siano. O! No odległość to też mogłem, fajnie. Siema, siema, no... O! Hopsa. Siano, 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 siano. Ok, Dusty, żyj! Trzymaj się, Dusty! Dobra, tutaj. O. Muszę powstrzymać te tornada, zanim obrócą wszystko w pysz. Tak, wiem, cicho bądź. Jeszcze chwilę i będziemy mieli diament, jakby wiesz. Są rzeczy ważne i ważniejsze. O, dobra, mam diament. To możemy się skupić na tym tornadzie. Więc wiecie co, mi się wydaje, że ogólnie jak teraz to skończymy, to ja wrócę na chwilę na ten pierwszy tryb i tam też biję platynę, żeby wszystko tak ładnie wyglądało, nie? Tak głupio. Żebym teraz nie miał, w sensie, że skończę wszystko i nie zrobię na 100%, no proszę cię was. Mówicie z Ziggy na Zex, jakby wszystko musi być perfect w grach serii Disney. Chyba przyda mi się pomoc przy lądowaniu. Bez obaw, Dusty, ubezpieczamy cię. Mogłem wylądować jakby. Aha, obsesa, lądujemy sobie. Tak jest, idealne lądowanie. Udało się. Gdyby Dusty nie wrócił, żeby pomóc Pitowi w odzyskaniu ciągników, neutralizator tornad poszedłby z wiatrem, a wraz z nim całe miasteczko. Dusty pokazał odwagę. Mamy tu paru rekrutów, którzy mogliby się w tej kwestii sporo od niego nauczyć. Prosta sprawa. Rozdmuchany ponad miarę i będziemy... Goose. Komuś się nie chciało już tłumaczyć. Dobra, czekajcie, to pozwólcie, że ja zrobię kłopoty w lotnej wulce, żeby mieć tej platynę i zaraz wrócimy. No i mamy to, widzowie. Platyna. Dzięki, że przymknął pan oko na nasz plan treningowy, kapitanie. O, okej, właściwie zastanawiając się, stanie, jak za wysoko polecimy. Tak jest, widzowie. Platyna. Mnie teraz ciekawi, bo w sumie zrobiliśmy te rzeczy trybu fabularnego. Jakbyśmy wybrali inną postać, to będziemy mieli inne jakieś zestawy? Tak, także widzowie, na dzisiaj to już będzie na tyle. Tak jak mówiłem, jeśli chcielibyście, żeby pojawił się kolejny odcinek z samolotu, możecie dać znać w komentarzach, zostawić łapkę w górę. A ja na dzisiaj już dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na Instagrama Ziggy na Zex oraz na Twitcha Ziggy na Zex. I siema na rapa, cześć, yo. Pa, pa.